105 tysięcy euro. Od tej kwoty rozpoczynały się ceny Mercedesa E63 AMG W212 w pierwszych latach produkcji pod maską V8 6 litrów. No ale cóż, ta cena w wielu przypadkach jest zaporowa, a raczej była, bo wiadomo, w miarę upływu lat te ceny maleją. Co można było zrobić, gdy ktoś chciał mieć nadal mocnego Mercedesa E-klasę, ale nie chciał wydawać aż tak dużo? Otóż mógł kupić sobie model E500 z jakimś pakietem AMG za 73 tysiące euro, tak więc znacznie taniej, i nadal można było dostać ten samochód z V8, która miała imponującą pojemność 5,5 litrów. Tak, ten samochód nazywa się E500 w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych jest to E550, tak więc bardziej adekwatnie do pojemności. Szerzej o historii tego modelu powiedziałem w odcinku z białą E500, który opublikowałem jakieś pół roku temu, ale w skrócie przypomnę, że model ten był produkowany w latach od 2009 do 2016, przy czym w 2013 miał miejsce lifting. Prezentowany egzemplarz jest z listopada 2010 roku, tak więc ten sam rocznik, co wcześniej prezentowany biały egzemplarz. Z tym, że cena jest niższa, tak więc oglądajcie do końca. Jeśli chodzi o design tego auta, tu jeszcze było widać, że jest to coś innego niż C-klasa, coś innego niż S-klasa. Ten samochód no, naprawdę jest taki indywidualny, nie do pomylenia z czymś innym. Jeżeli podoba Wam się ten design, to podziękowania należą się projektantowi, który nazywa się Thomas Stopka. Oczywiście V8 z AMG, a V8, którą mamy tutaj, to dwa inne światy, ale nadal 5,5 litra pojemności, 387 koni, 530 Nm i co najważniejsze, tutaj nie ma turbo. Turbo pojawiło się dopiero po 2011 roku, gdy gama silników została troszeczkę zmieniona. Pojemność skurczyła się do 4,7. Było tam oczywiście troszeczkę więcej mocy, ale wiem, że wielu z Was nie patrzy tylko na moc, na moment obrotowy. Nawet jeżeli to była V8, to tutaj macie wolnego ssaka, a to dla wielu jest już bardzo istotne. 5,5 litra, 5,5 sekundy. W takim tempie to auto przyspiesza do pierwszej setki i na pewno pomaga w tym napęd na 4 koła, nazywany przez Mercedesa 4MATIC. Jest tutaj oczywiście automatyczna 7-biegowa skrzynia biegów. Manual do tej wersji nie trafiał. Teraz kilka zdań na temat wyposażenia. Jest to wersja Avantgarde z pakietem AMG. Można powiedzieć, co tutaj jest na pokładzie, w stylu ksenony, czujniki parkowania z tyłu, tempomat, grzane fotele, ale to jest już raczej standard w tych czasach. Warto jednak wspomnieć o pneumatycznym zawieszeniu, systemie, który monitoruje zmęczenie kierowcy i w razie potrzeby ostrzega, gdy należy zrobić przerwę, czy o zestawie audio Harman Kardon. Przy okazji chciałbym Wam pokazać podobnego Mercedesa W212, który jest wystawiony na sprzedaż na Otomoto. Sprawdziłem numer VIN na carvertical.pl, no i w raporcie pojawiły się takie zdjęcia. Jak widać, uszkodzenia są poważne i tu możemy zauważyć, że ucierpiał również słupek A oraz dach. Przejdźmy do sekcji uszkodzeń, tu są naprawdę ciekawe rzeczy. Pierwsze uszkodzenie 2015 rok, 500-1500 zł, to nie aż tak dużo, ale patrzcie na to. 2016 rok, szacowany koszt naprawy 140-150 tysięcy zł, tak więc to może wyglądać już na szkodę całkowitą. Tutaj przy okazji są ceny, za które był wystawiany ten samochód na przestrzeni czasu, tak więc to może przydać się przy negocjacjach. No i jeszcze na przykład przebieg. Po 3 latach, gdyż auto jest z 2013, miał nakręcone 102 tysiące kilometrów. Numer VIN tego auta macie na górze, tak więc uważajcie na przyszłość, jeżeli traficie na ten egzemplarz. Gdzie sprawdzić numer VIN? Link w opisie pod filmem. Spójrzmy, jak wygląda to w środku. Fotele są dosyć ciekawie wyprofilowane. Podparcie boczne jest naprawdę solidne, imponujące, no ale to wiąże się z wadami. Ten element jest narażony na przetarcia, obtarcia i tutaj, jak widzimy, nitki już troszeczkę puszczają, ale na szczęście wnętrza fotela jeszcze nie widać.
Na boczku siedziska również możemy zauważyć takie uszczerbki, przetarcia, ale cała reszta wygląda naprawdę dobrze. Podobnie zagłówki nie są wyczochrane, to wszystko naprawdę ładnie się z sobą komponuje. Spójrzmy przy okazji na drzwi. Wykończone są one skórą lub pseudoskórą. Tutaj mamy takie ładne przeszycie. No zawsze to coś lepszego niż taki po prostu jeden wielki płat. Co do podłokietnika, to przyznam, że jest dosyć twardy. Dajcie znać, jeżeli macie takie auto, jeździcie w trasy, czy to Wam nie przeszkadza po kilku godzinach jazdy. Tutaj, gdzie chwytano dosyć często, to widać, że te nitki są już takie troszeczkę zużyte, ale przynajmniej się jeszcze nie rozchodzą. Przejdźmy teraz do środkowej części. Spójrzcie na podłokietnik. Tutaj zużycia nie widać, ale co w nim jest fajnego, to sposób, w jaki się otwiera schowek, który się tu znajduje. Patrzcie, jak sprytnie i ciekawie. Bardzo pozytywne rozwiązanie, jeśli chodzi o ten element. No tutaj mamy dostęp do miejsca na kubki, dostęp do zapalniczki. To się otwiera podobnie jak w nowej siódemce, ale zamyka się już inaczej, bo w siódemce trzeba to zrobić na dwa razy. Czyli raz się cofa ta nakładka do tego miejsca i potem do samego końca. Tutaj wystarczy zrobić cyk i chowa się wszystko. Jeśli chodzi o wykończenie, to tutaj mamy podobnie jak na drzwiach drewno. To w świetle słonecznym już tak wygląda właśnie na taką wstawkę z drewna. Jeśli chodzi jednak o elementy, które znajdują się załóżmy w cieniu, no to wygląda jeszcze jako taka czarna listwa. Idąc dalej, zwiedzając wnętrze detal po detalu, spójrzcie na to. Mamy tutaj pełną klawiaturę telefoniczną. No znak minionych lat. Ewidentnie. Troszeczkę wyżej mamy ekran. W dzisiejszych czasach można by było uznać, że to jest naprawdę mikroekran, a ten jest najważniejszy, gdyż tutaj wyświetla się przebieg. W tym momencie to auto ma oficjalnie najechane 187 tysięcy kilometrów. Ale to pięknie chrumczy. Spójrzcie na to. To nie tylko ładnie brzmi, ale jeszcze ładnie wygląda. Chyba że uważacie, że te końcówki są kiczowate. Podzielcie się swoim zdaniem. Reakcja na pedał gazu dosyć podobna do tego, co pamiętam z silnika AMG o pojemności 6,2. Tak więc, czy zawsze trzeba wybierać AMG? Czy czasami nie warto wybrać czegoś właśnie mniejszego, czegoś takiego jak E500? To pozostawiam Wam do przemyślenia. My teraz przejdźmy do tylnej części kabiny pasażerskiej. No i jak to przystało na pakiet AMG, nawet dywaniki mają to logo. Kanapa na pierwszy rzut oka jest w świetnym stanie. To jest naprawdę miłe w dotyku, mięciutkie, wykończone dwurodzajowo. Tutaj mamy skórę lub pseudoskórę, to raczej wygląda na pseudo dla wegan. Tutaj taka jakby alkantara, to ładnie się prezentuje, ale sprawdźmy, czy jest wygodne. Jeśli chodzi o miejsce, to na kolana jest wystarczająco miejsca. Na szerokość, na głowę jest dużo miejsca, siedzi się wygodnie, no i widok również jest przyjemny. Pora zajrzeć do bagażnika i tutaj czeka nas miła niespodzianka. Ale zanim to zrobimy, spójrzcie jeszcze na klapę. Nie wiem, czy zauważycie to, tutaj są takie drobne ślady w kilku miejscach po gradobiciu. Na reszcie auta tego tak nie widać, tylko właśnie na tej klapie. No i oczywiście tutaj mamy drugie, poważniejsze uszkodzenie. Lampa jest stłuczona, no i cały lewy tył jest tak ostro przeorany. Tutaj się karoseria rozeszła na dwie części. Tak więc to są elementy, którymi trzeba by było się zająć. A jeśli chodzi o sam sposób, w jaki otwiera się bagażnik, to tu jest taka dźwigienka. Mercedes jakoś potrafi wymyślić to w normalny sposób. Dźwignia, a nie jakiś dziwny przycisk jak w BMW.
Co do pojemności bagażnika, wow, jak on się rozciąga daleko. Tu jest naprawdę mnóstwo miejsca. Jedynie, co można mu zarzucić, to jest tutaj brudno. Trzeba by było to odkurzyć. Pod podłogą mamy przeogromny bagażnik numer 2. No teoretycznie tu powinno być chyba koło zapasowe, ale z tego co widzę jest zestaw naprawczy. Klapę zamykamy z uchwytu po lewej lub prawej stronie, ale jak widzicie trzeba troszkę zrobić to mocniej. Czy w dzisiejszym odcinku będzie test schowka? Oczywiście, że tak. Tak więc sprawdźmy jak się otwiera. Wyjmę może te papiery, aby mieć lepszy pogląd. Tak więc testujemy po raz drugi. Dosyć ok, ale troszeczkę tłucze. Pomimo tego, że ma amortyzację, to zatłukł. Tutaj mam folder z jakimiś papierami od Mercedesa. Książki serwisowej jako takiej nie ma, gdyż Mercedes od wielu lat ma książki serwisowe elektroniczne. Za chwilę tutaj do wszystkiego po kolei przejdziemy, bo tu jest naprawdę masa papierów. O, to jest chyba najważniejszy z nich. 2011 rok, 24 tysiące przebiegu, 12.43, 14.50, kolejny 14.74, 15.98, 16.123. I to jest wydruk z książki. Tutaj mamy jeszcze jakieś rachunki, takie mniejsze, większe. Tutaj mamy coś na 150 euro. Tutaj na 1100 euro z kawałkiem. Tak więc no, troszkę tych papierów jest. Sprawdziłem z ciekawości, czy te serwisy odnoszą się do tego akurat auta. Sprawdziłem numer VIN na wydruku i na samochodzie. Oczywiście to się zgadza. No i tutaj taki przykładowy jeszcze serwis z 2017 roku przy przebiegu niecałe 150 tysięcy kilometrów. Stojąc przy aucie i patrząc na dach zauważyłem jeszcze kilka drobnych wgniotek po gradobiciu, ale tak jak mówię kilka. Patrząc na maskę, tutaj również można znaleźć takie drobne uszczerbki, ale to na pewno nie jest to, co w Passacie, którego prezentowałem jakiś czas temu. Zbliżając się powoli do końca odcinka, wspomnę jeszcze o spalaniu. Ile ten silnik chlupie? Otóż komputer pokładowy może wskazać maksymalnie 20 litrów na 100 km. Jeżeli auto pali więcej, to komputer tego nie pokaże. Jakie są realne wartości? Wypowiedzieli się użytkownicy tego auta w sekcji komentarzy, gdy prezentowałem białe E500. Tak więc jeżeli zastanawiacie się nad zakupem tego auta, a nie widzieliście poprzedniego odcinka, no to koniecznie zapraszam do obejrzenia. Ile trzeba dać za auto, które stoi przed Wami? Gdy było nowe, jego cena rozpoczynała się od 73 tysięcy euro. W tym momencie jest oczywiście znacznie taniej. Weźcie pod uwagę uszkodzenia tego egzemplarza i oceniajcie, bo cena w tym momencie to 11 850. Tutaj macie listę wyposażenia, link do ogłoszenia jest w opisie pod filmem, tak więc nie wahajcie się tam zajrzeć, no i oczywiście do sekcji komentarzy. Napiszcie, co myślicie o tym aucie, o tej ofercie, no i zapraszam przy okazji na następne odcinki. Zróbcie łutututu, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, za co serdecznie z góry dziękuję, no i do zobaczenia. Widzimy się następnym razem. Cześć!